noc jest bardzo dobrym dniem do pracy. To jego powiedzenie, które oczywiście miało przełożenie na jego codzienność, albo dowcip młodszych kolegów na jego temat. Jak rozpoznać, że jest na urlopie? Do pracy przychodzi w sandałach. Proste. Takich ludzi się nie zapomina. Celebruje się ich w myślach. Gdy odchodzą, myśli jednak rozpadają się i nieporadnie zaczynają znów układać w całość, choć nigdy już tego nie zrobią. Marian Zembala urodził się w Krzepicach, które wspominał przez całe swoje życie. Na początku lat 80. pracował w Holandii w klinice kardiochirurgii w Utrechcie. Tam stał się częścią największego po wojnie programu zagranicznych operacji polskich dzieci z wadami serca. W 85. roku do pracy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprosił go Zbigniew Religa, by później współtworzyć zespół, który jako pierwszy w Polsce dokonał udanej transplantacji serca. Kiedy Zbigniew Religa zajął się polityką, Marian Zembala objął kierownictwo nad Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2002 roku dokonał pierwszego przeszczepu płuco-serca. Jego zespół przeszczepił serce 8-miesięcznemu chłopcu, a ponad 100-letniej pacjentce wszczepił bypassy. W 2009 roku Marian Zembala został honorowym obywatelem Zabrza, które pokochał jak swoje Krzepice, bo przecież tu w Zabrzu tak naprawdę wszystko się zaczęło. W roku 2011 został przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, a także krajowym konsultantem z zakresu kardiochirurgii. W 2012 profesor Marian Zembala otrzymał papieski medal dla Kościoła i papieża. To jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez Urząd Papieski osobom świeckim. W 2015 został ministrem zdrowia. Tyle dyplomów, zaszczytów, wyróżnień, tytułów, odznak, medali. A za tym wszystkim kryje się skromny człowiek, który mówi, że pacjent jest najważniejszy. Ty zaś, jeśli rozmawiasz o potrzebach chorego, stajesz się przyjacielem. Usiłowałam przypomnieć sobie, kiedy ja profesora Zembalę poznałam. I ja nie wiem, bo mi się wydaje, że go zawsze znam. Marian ma coś takiego, przepraszam, bo ja z nim na ty jestem. Ja to w ogóle nie wiem, jak to się dzieje, bo jestem tak speszona tym faktem, że jestem na ty z takim człowiekiem. Ale jakoś to się tak stało, bo tak sobie myślę, jaki musi być człowiek, który gdzieś tam zapomina o sobie i tak ratuje innych ludzi, jakie on musi mieć serce. Wróćmy do tego, co profesor robił, gdy miał tak zwany wolny czas. Jak się okazuje, również i wtedy zaskakiwał. Zaskakiwał mnie wiele razy tym, że na przykład fantastycznie w pewnych momentach zaczął grać na akordeonie. Ja nie wiedziałem, że on tak dobrze gra, że on jest tak muzykalny. Ostatnio mnie zaskoczył, bo nagle się okazuje, że on napisał kilka czy kilkanaście wierszy i zamierza wydać tomik poezji. I to były takie zasadnicze zaskoczenia. Natomiast nigdy mnie nie zaskoczyło to, że potrafił późno w nocy zadzwonić albo w niedzielę w czasie obiadu i mówić: ja pracuję, co ty robisz? Więc ta praca była też jego absolutnie dominującym zajęciem od poniedziałku do drugiego poniedziałku przez całą dobę. W 2018 roku profesor Marian Zembala otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław to dla profesora miasto również wyjątkowe. To ogromne wyróżnienie dla tego wyjątkowego człowieka. Człowieka, który dzieli serce pomiędzy Wrocław, Zabrze, ale przede wszystkim człowieka, który ma serce dla drugiego człowieka. Służba w jego wypowiedzi wybrzmiewała wielokrotnie i tak postrzegamy jego życie. Jego życie to jedna służba. Pan Janusz pierwszy przeszczep serca przeszedł 20 lat temu. Co dziś mówi o profesorze, który kwalifikował go wtedy do przeszczepu? Cudowny człowiek, to jest raz. Dla pacjentów, trudno cokolwiek. No i że wybudował ten ośrodek cały, to jest wszystko zasługą pana profesora. Cudowny człowiek, tyle mogę powiedzieć. Nie ma nic piękniejszego od uśmiechu dziecka, bo to znaczy, że jest zdrowe, a to dar najcenniejszy. Tak mawiał profesor Marian Zembala. Dziękuję bardzo panie profesorze, że dał mi pan drugie życie, że pan stworzył ten cały szpital i że mogę teraz normalnie żyć. Jeżeli popatrzymy się na jego dokonania i na to wszystko, co zrobił dla polskiej kardiologii i dla kardiochirurgii, jak rozwinął transplantację serca i płuc. Te elementy kardiochirurgii, które były kiedyś nieodkryte, poodkrywał i stworzył głębokie podstawy do tego, że w tej chwili to już się rozwija. Rozwija się doskonale transplantologia, leczenie niewydolności serca. Kardiochirurgia, muszę powiedzieć, dzięki Marianowi jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce. Przed 2 laty profesor Marian Zembala obchodził swoje 70. urodziny.
mimo iż był zacnym jubilatem, z wielką pokorą wszystkim dziękował i za życzenia, i za to, czego dzięki innym udało mu się dokonać. Bez względu na to, gdzie przebywał, czy w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Anglii, Opolu czy Wrocławiu, zawsze podkreślał swoją śląskość i miłość do Zabrza. Profesor Marian Zembala zmarł w minioną sobotę.